Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, Farming Simulator 2013. Seria oczywiście Agropomorze, odcinek 5. Ostatni odcinek był 4 stycznia, a dzisiaj mamy 23 marca. No nie mówiłem, że ta seria będzie regularnie. No po prostu nieraz nie ma chęci, żeby zagrać. No i tutaj na tym polu, które aktualnie ktoś gra na Agropomorze, to jesteśmy pole tutaj po rzepaku. To koło gospodarstwa zaraz. No zostało mi taki kawałek do talerzowania. Niestety więcej nie zostawiłem, ale może to i dobrze, bo przynajmniej będzie w miarę szybki odcinek. Tak więc to jak będzie 15 minut, to będzie dobrze. 18:18 jest, czyli mamy minutę. Czy to od razu na tym polu się dzieje taka sprawa, że cosplay tutaj już od razu na wóz sypie, więc pewnie zaraz go zobaczymy za jakieś 2-3 minuty, bo już go puściłem, żeby nawoził pole. Dobra, wjadę sobie tutaj, bo nie chciałem się już nawracać, żeby od początku wjechać. To dużo kręcenia było, dlatego sobie wjechałem tutaj tak szybciej. No i taki kawałek został do talerzowania, oczywiście 10 mph na godzinę. Ktoś nie wiedział, to mil. Jeszcze nie sypie nawozu, bo jeszcze nie ucieka. Bo inspektora Ctrl A się włącza. Widzę, że nie sypie jeszcze, bo procentów nie ucieka. Więc no. Zaraz po tym odcinku pewnie Jokera sobie włączę i będę oglądał dzisiejszy odcinek, czyli niedzielny, bo jest niedziela, jak to nagrywam aktualnie. No niestety nie zdążyłem, nie zdążyłem po prostu obejrzeć go dzisiaj jeszcze. To oczywiście na dwa przyczynaki jest zrobiony. No i co wam powiem, że jest środa dzisiaj, 23 marca. I tak, dzisiaj środa, jutro czwartek. I w piątek czeka was Felsgun. Wreszcie Felsgun was czeka, po długim czasie. Więc fajnie, fajnie, ja idę drzwi otworzyć szybko. Więc elegancko. Ja wróciłem dopiero 19 minut temu. Nie widzę, jak przyjechał. A ja odejechał, dobra, widzę. Tam jest w lewym górnym rogu. Talerzówka 35,5 metra, taka fajniutka. Oryginalna. Fajny zestaw ogólnie. Fajna taka ciągana talerzówka. Może tutaj dobrze dużo mi zostawię talerzowa. O, akurat idzie w tą stronę. To jest dobrze. Robi kółeczkę, gdzie jest to podane. Zaraz zobaczycie, jak się obrócę, że nie kłamie. Tam z daleka, bo widać, że czarny już się robi na polu. Nie wiem, co jest tam normalnie ustawiony ten kurs. O, widać go po prawej tutaj dżunglę. Jak sypie sobie na wóz. Elegancko.
Tam w miarę szybko można powiedzieć, bo to 36 metrów. To... W miarę szybko to sprawnie pójdzie. To najgorsze będzie dla niego jechać się nasypać, ale to... To nic trudnego. Robotka i idzie. Ja tu talerzuję zaraz od razu. Jest nawóz sypany na to pole. Jeszcze parę dni będzie tutaj siane. Więc fajna opcja, fajna opcja. Siane chyba w drugą stronę będzie, tam to. Tak. Mi się bynajmniej wydaje. Ale nie wiem. Nie myślałem na tym jeszcze. Powiem wam, że taka talerzóweczka, ale trochę schodzi. No, jest wszystko poorane. Znaczy, no zostało mi dokładnie pół pola jeszcze do zaorania. Ostatnie pół pola zostało do zaorania i wszystko jest zaorane na tym mapie. Znaczy, wszystko, no. Te pola, co miały być zaorane, o tak. No bo jakby miał jeszcze... Pokażę on na mapie. Bo do zaorania jest te półowe pola. A jakby miał wszystko orać, to musiał jeszcze zaorać to. Jeszcze te trzy wielkie pola bym chciał zaorać. Trochę by jeszcze zeszło. Ja stwierdziłem, że po ziemniakach przeciągnę talerzówką i po ziemniakach jest wyprawione. Pamiętacie tam, co gruberowałem w trzecim odcinku? Wiem, że to było prawie rok temu było, ale... Ale gruberowałem w trzecim odcinku. Tamtyś... buraki, to dzisiaj skończyłem, przeleciałem talerzówką raz, dwa. Dokończyłem robotę. Bo jak powiem wam, jak miał to orać, to trochę by zaszło jeszcze. Na pewno po kukurydze będę orkę robił. Bo... tak. Ja lubię orkę, a... Dobrze jest ten cosplay, bo przynajmniej nawozy robię, bo nawozy są najgorsze do roboty. Nie lubię nawozów. I tam już wypierdzielił całą resztę prawie. A w koło jeszcze nie odjechał. Więc on prawie całą resztę w koło wypierdzielił. Więc no, grubo. I te pole też jest pokazi koronarów, jakby nie było. To jest ładny kawał pola. Więc nie ma się co dziwić. Jeszcze powiedziałem tak 15-20 minut, a już jest, że tutaj jest dobre 10 minut. Nie, no 10 nie, ale 8 minut jeszcze na pewno, bo 17 pozaczynałem. A jest 26. No tu no, 10 minut. No 10 minut już jeszcze tutaj. Tak naprawdę za dużo tutaj nie odbyło tego pola. Jeszcze ma nawóz, co dalej. Na koniec odcinka wskoczę, zobaczyć gdzie ma ten kurs. W którą stronę będzie jeździł, bo nawet nie wiem. A w kolejnym odcinku, numer 6, będzie takie coś, że będę sypał chyba nawóz tamtym zestawem, co widzieliście. Po orce oczywiście będę sypał nawóz, przed 7. No i chyba w 7, tak? Chyba w 7. Będzie odcinek ze... Z siewów już. Nie wiem, czy zrobię siewy rzepaku i pszenicy. Pewnie oddzielnie to zrobię, bo to będzie dosyć dużo tego dosiania. Z rzepaku naprawdę dwa wielkie pola będą.
A może 3 nawet. Bo rzepa chcę tu, tutaj zasiać, tutaj i tutaj, na tych trzech polach chcę zasiać rzepa, więc trochę do rzepaku będę miał dosiania. No a tutaj wiadomo, tutaj te 4, te 5 pól pszenicy, te 2 jęczmienia. Kukurydzy nie będzie, bo nie będzie. Może za rok będzie. Oczywiście taki realny rok, żeby nie było. To też teraz się trochę wydłuży wszystko, bo ja od lipca będę do roboty chodził. Więc no. Od lipca do roboty będę chodził, więc trochę słabo. Znaczy, no słabo, nie. W końcu mam 18 lat, nie? Znaczy, no jeszcze nie mam, ale w czerwcu będę miał 18 lat. I ja kończę szkołę, więc... Więc no, czas do roboty. Już nie będzie tyle czasu na gry. Zobaczymy, co czas pokaże. Trochę ręce mogę brać na razie, bo tak widzę, że trochę duży zakład robię, ale ja lubię na zakład sobie jeździć lekko. No bo ciągle nie. Dobra, on ma pusty rozsiewacz. Gdzieś ten syn trafił. Zobaczcie coś, co on tam zrobił. No tutaj te pole zostało mi głowę do obrania. Aha! Dobra, tylko że gdzieś jest pusty, to tak trochę nie bardzo. Muszę cię wypuścić tędy. Ja sobie pojedę teraz po nałóz. No, ja wracam do talerzowania. Bo już dużo nie zostało tego pola. A chcę to dzisiaj na odcinku skończyć. Bo sobie taki mały prosty kącik został. Ale pewnie pół godziny talerzowania będzie jak nic. Chcę zobaczyć sobie na chwilę tego inspektora włączyć. No dobra, nasypuję nawóz, to jest dobrze. To tak jest gdzieś pewnie, żeby to jest około 10 minut, żeby wysypać cały rozsiewacz i wrócić na gospodarstwo, nasypać się drugi raz. To jest tak około 10 minut z tego, co widzę. Na początku odcinka go puściłem z pełnym rozsiewaczem. No tak, z pełnym rozsiewaczem go na początku odcinka puściłem. A jest 18.30, no to... Ile minęło? 13 minut. Zobaczcie, czy on jedzie. Jechać jedzie, dobra. Muszę zobaczyć, jak to tu wygląda na tym polu. Wszystko ładnie pouprawiane. Tutaj tylko nie pamiętam o tym poprzecznaku. Aha, on ma kurs tą stronę zrobiony. Aha, dobra, on ma tak zrobiony. Że on tak do końca będzie tak się przesuwał, dobra. Czyli ja go na odcinku będę widział, dobra. O, w sumie tutaj teraz jak biegam w powietrzu, to widać, jakie to jest wielkie pole. Tu będzie pszenica na nim. Będzie co robić. No dobra, w sumie nawet fajnie, że w tą stronę ma kurs, chociaż
No tak, fajnie. Przynajmniej będę go ciągle widział. Będę go ciągle tutaj widział, jak będzie nawracał. No wiem, że cały rozsiewacz wypierdzielił, żeby raz w koło objechać. O, dobra, odkleiło się. No mam dwa przejazdy. Tutaj to nie nawiezione będę miał poprawione. Potem taki mały kawałek mi zostanie jeszcze. Ale to się da. Dobra, jedzie tam powoli. Więc pewnie do końca odcinka on to całe nasypie tutaj. Do tego jeziorka myślę, że dojedzie. Ma 36 metrów, no to raz, dwa mi to zejdzie. Myślę, że dotąd powinien dojechać, bo tu dużo nie ma przejazdu. Dotąd powinien dojechać. Więc na spokojniutko. Do lewej, dobra. O, nie zrobiłem janka, to jest dobrze. Więc tak się zatrzymał, bo trochę na kursu zgubił. Teraz kółeczko i on sobie znajdzie pasek. Trochę dziwnie wjechał, ale no dobra, nie ważne. No ja zrobię kółeczko i on praktycznie też powinien kółeczko zrobić. Albo tam jest trochę większe wgłębienie, tak on tak zrobił. Ładnie wysypie nawóz. Więc to mi się podobało. Fachowa robota. No na spokojnie sobie zaraz tu przyjedzie. No mówię, że on do końca odcinka powinien dojechać do tego rogu tam, co mówię. No skończy tego rogu co talerzuje tam. Więc zawsze wtedy będzie miał trochę krótsze przejazdy. Już będą się skracać. A potem tam pod końcem całkowicie to będzie. Dobrze, że jest ten kostkę, bo jak ja bym miał to sam nawozić, to by zeszło, a zeszło. Dobrze, dobrze, że tego kostkę ja sobie ogarnąłem. A ile mam kilometrów już przejechane na tej mapie? Na tej mapie mam przejechane 510 km, 510 mil. A na serwerze mam 43 godziny. Czyli około... No nie wiem, bo teraz muszę zasiać pszenicę, muszę zasiać rzepak, pszenicę, dokończyć tą orkę. Orka to około godzin, około godzinki. Zanim zasieję ten rzepak, to też trochę zejdzie, trochę duże pola są. Potem tą pszenicę, to zanim ja będę kosił kukurydzę, to będę miał około 100 godzin. Będę miał 100 godzin chyba na sobie. Albo będzie 90, coś takiego. Nie wiem, bo tu jeszcze trochę zostało do roboty. O, mówię, że zrobię kółeczko i ona kiedy przyjedzie. Pokażę wam, jak to nie wraca. Fajnie to wygląda na takim polu, jak on się tak fajnie szybko przemieszcza. Ale kółko zakręcił. Jak on się tak fajnie szybko przemieszcza po tym polu. Bo te metry tak szybko mu idą. 36 metrów to robi robotę, nie? Coś tam widać.
że ledwo pole zaczął, a już ile zrobił. A, bo to nie wiem dlaczego to jest tak zrobione w tym farmingu, ale kultywatorowania orki i nawozów nie liczy. W tej grze tylko liczy areał skoszony i zasiany. Jak widać mam 180 hektarów skoszony na tej mapie. A 180 hektarów dało mi z tego. Czyli 2, 4, 5. 5 pól. To jest 180 hektarów. Więc ładnych hektarów ta mapa ma. Pewnie do końca? Chyba, że będzie miał puszcz. Nie no, powinien wrócić. Więc jak będę jechał w drugą stronę, to akurat będzie chyba pracownik wracał. Czy pracownik, no koszty będzie wracał. Tak jest mniej więcej, że ja robię trzy paski, a on robi tak jakby kółeczko. A no, wtedy jechałem w tą, to, no trzy paski chyba wtedy zrobiłem. Albo 3,5, coś takiego. Więc spoko. Dobra, to jest jeszcze dwa przejazdy i będzie stależowane. Ja dwa przejazdy i będzie finał. Dobra, jedzie, jest na dołku już. Za górką jest. Pracownik jest za górką, bo widziałem go. W sensie widziałem teksturę. Jego nie widziałem, ale teksturę widziałem. No mówiłem, że jest za górką. Ale ma w ogóle fajny klimat, bo to jest górka dołek, górka dołek. To elegancko wygląda, jak on na łodzi to pola. Dobra, przepuszczę go, nie będę taki. Teraz zakręci kółeczko, czy normalnie skręci? Wiedziałem, że kółeczko skręci. Trochę mnie to rozwala, jak on nawraca na tych klinach, ale ważne, że skutecznie, tak? Takie fajne wersacje kręci. No, mówiłem, że dojdzie do końca odcinka do tego miejsca i dojechał. Kurde, zapatrzyłem się na tego, jak on tam nawóz ładnie sobie i... Zostawiłem żyły. Jeszcze sypie, jeszcze nie ma pusta. Dobra, ale tam do dołka dojedzie i ma pusta. Więc ja jeszcze podskoczę jedną... Nie, nie rób żydu. No to w ogóle ktoś... Jeszcze żyda od kombajnu został. Nie wiem jakim cudem. Jeszcze przejadę się na jeden poprzecznik zrobić tam w górę od razu na odcinku, żeby potem nie zapomnieć o nim. Ja teraz wam pokażę ten tej strony, jak to wygląda z tamtej strony. Ile tam jest znaleziony tego. No akurat będzie 30 odcinka, więc fajnie. Podoba mi się. Widzę, że idealny kawałek zostawiłem pod odcinek.
Wiem, że z 22 robię po 40 w odcinku, ja tutaj po 30, no ale wiadomo, nie? To jest Farming 13, to... Nie chcę was też zanudzać i przedłużać, ale ten farming jest bardzo piękny. Mam 94 godziny tą grę dopiero na Steamie. Muszę sobie jeszcze 12 kupić na Steamie i grać w 11 też będę. No, nie każdego farmingowa. Najczęściej to gram teraz 15 i 22. No i wiadomo, jak trzeba nagrać właśnie cenę, to 19. Tak? A właśnie to chodzę zazwyczaj raz na tydzień nagrywać. Zazwyczaj raz na tydzień wchodzę do 19. Więc spoko. Nic się nie działa. Co poniedziałek? Pójdź Belę, muszę nagrać. Na wtoreczek. Oj, Beleron i od razu Facebooka sobie nagram na piątek. No bo jak się uda, to od razu jeszcze rękawa sobie ogarnę. Na czwartek, wtedy już będę miał cały tydzień zrobiony. I wtedy w piątek bym sobie na sobotę nagrał. Wiadomo, że jak na sobotę, no to już by była 15. Tak jakoś ten kolejny tydzień zleci. Dobra, dobra, widzę, że akurat wraca z nawozem. Więc elegancko. Ja lecę po skosie tam. Dobra, widzę, że ten na 35,5 metra jak ma, to elegancko wyrzuca. Wszystko kryje. Bo jak miał na 36 metrów na tamtym polu obok, to takie leciutkie nijaki robi. Dobra, w sumie jak już jestem, to poprawię tego Żyda, nie będę już taki, już jestem po drodze. Najprawdopodobniej Michał tutaj talerzowo. Był pracownik, nie wiem. Jeden z dwóch. Michał też tutaj kawałek talerzowo z Bartkiem. Ale większość to tutaj to wszystko praktycznie tak, co pracownik talerzował prawie wszystko. Tam tylko potalerzowali chwilę. To poprawiali po prostu po pracownikach. Bo były te wysepki takie. I pracownik takie zostawił kawałki i oni to po prostu talerzowali ładnie. Dziękuję im za to. Ale tego poprzeczniaka już nie zdążyli prawie, więc... Przejadę ten poprzeczniak raz, dwa. Zjadę na gospodarstwo i się pożegnam. Wszystko? Nie, tam z czego jeszcze coś jest. A przejadę sobie, żeby tekstura ładna była. Tutaj w poprzek. Nie, tych Żydów nie będę poprawił tam na polu, bo to siemnik zagarnie, ale tutaj poprzeczniak trzeba zrobić. Żeby to ładnie wyglądało. A te Żydy teraz dwa siemnikiem wyciągną, nie będzie ich widać.
od tego dużego się tam poprawy zaciągnę i to będzie wszystko. Do tych mniejszych już nie będę zaciągał. No widać, że to była wysepka, to jest zaorane. Nie będę tego prawił po prostu. No i dobra, i elegancko uprawiony, więc składam maszynę. Składam maszynę i jadę na gospodarstwo. O, tu jeszcze dwa te zostały. Dwa ząbki, jakby to można było powiedzieć. Mam dwa rozsiewacze do nawozu, ale nie używam dwóch. To nie masz iść, gdyż mały John Deere. Nie jest mi potrzebny w tym momencie. Bo zazwyczaj mały John Deere, czyli ten 6620, chodzi z najczęściej talerzówką. I z przyczepami jeździ też. Czy w tym przyszłym sezonie to już z przyczepami nie będzie jeździł, bo będzie jeździł za niego 75-30. Będzie za niego jeździł 75-30. Tak. A ten będzie sobie odpoczywał. Będzie z beczką na paliwo jeździł. Bo New Holland bardzo dużo paliwa chleje. I tak. A 75-30 stoi go przygotowany z siernikiem. A drugiego ciągnika wam nie powiem, kiedy chciał, bo to będzie tajemnica. No i dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, następujcie na kanał, podajcie na koniec filmu. Trzymajcie się cieplutko. Cześć! Na razie!